Za ocenę meczu wystarczy sformułowanie, że ograł nas zespół, który dał 7 minut piłkę, czyli początek drugiej połowy. Musimy twierdzić, że przy pierwszej bramce przynajmniej fałowany był nasz zawodnik, z tego poszła akcja bramkowa. Później również mam wątpliwości, czy piłka przekroczyła linię bramkową, a sytuacja przy rzucie karnym na 2-2 na Marcinie Korkuciu jest sytuacją ewidentną. Tym bardziej przykro, tym bardziej czuję niedosyt. Dziękuję. Myślę, że ten mecz był grany w bardzo ciężkich warunkach, jeżeli chodzi o naszą psychikę. Wiedzieliśmy, że jeżeli wygramy, będziemy liderami. I trzeba powiedzieć, że chłopcy wytrzymali tą presję, za co im dziękuję. Nie wiem, czy byliśmy na tym samym meczu, a w pierwszej połowie mieliśmy z 5 metrów bardzo dogodne sytuacje. Mogliśmy ten mecz załatwić już w pierwszej połowie. I nie zgadzam się tutaj z opinią trenera o ocenę, jeżeli chodzi o tego meczu. Generalnie nie przypominam sobie, żeby Dolka miał jakieś setki, czy tak w tych sytuacjach bramkowych zdecydowanie żeśmy przeważali. W końcówka była oczywiście taka, że żeśmy się troszeczkę cofnęli, oddaliśmy inicjatywę i wtedy Dolka doszedł może tam bardziej do głosu, utrzymywał dłużej piłkę, ale z tego nic nie wynikało. Jeszcze raz się cieszymy, gratuluję swoim chłopakom za to, że wytrzymali tą presję, graliśmy do końca. Jak zwykle Zawisza stworzył ciekawe widowisko, grając do samego końca.